Cześć, z tej strony Afgan i witam Was w pierwszym wydaniu newsów. W poniedziałek, środę i piątek ukazywać się będą nasze produkcje. Poniedziałek należa będzie do Softa, środa do Chokera, a w piątek usłyszycie mnie. Dzisiaj mamy piątek 13, mam nadzieję, że nie był to dla Was pechowy dzień, a to jest przegląd newsów z dnia 11 i 12 sierpnia. Zapraszam. EA Sports. It's in the game. EA Sports opublikowało listę zawodników walczących w najnowszej produkcji tejże o tytule EA Sports MMA. Na liście znajduje się 16 fighterów, a znajdziemy na niej m.in. takie imiona i nazwiska jak Fedor Emelianenko, Alistair Overeem czy Ken Shamrock. Nie zabraknie także Tima Sylwia, którego pamiętacie zapewne z walki z Pudzianem. Data premiery EA Sports MMA będzie miała miejsce 22 października w Europie, a sądząc po liście zawodników, będzie na to czekać. This is the main event of the evening. Come on. No i mamy wieści o kolejnym dodatku do gry Borderlands. Jak się okazuje, w tym kolejnym już DLC do gry Gearboxu rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z buntem Claptrotów. Te sympatyczne jak do tej pory roboty, wiedzione przez Claptrot Ninja, wypowiedzą wojnę korporacji Hyperion. A teraz trochę liczb. Dodatek zaoferuje ponad 20 nowych misji, poziom doświadczenia zostanie zwiększony do 71 levelu, a do tego dorzuci nam jeszcze masę nowych przeciwników. Claptrap's New Robot Revolution, czyli najnowsze DLC, pojawi się we wrześniu i będzie kosztować około 3 dych. Dobra wiadomość dla tych, którzy czekają na Dead Rising 2. Capcom poinformował, że ich najnowsze dziecko pojawi się w Europie wcześniej niż planowano, a dokładnie 24 września tego roku. Warto podkreślić, że daty premiery w USA i Japonii nie zostały zmienione, więc 24 września upłynie nam pod znakiem zombie. Było o przyspieszeniu premiery, teraz niestety czas na trochę smutniejszy news. Atari poinformowało, że Test Drive Unlimited 2 nie zostanie wydany w tym roku. Pierwotnie data wydania była planowana na wrzesień 2010, niestety jak już teraz wiemy, data ta ulega przesunięciu. Na kiedy? Dokładnej daty nie znamy, ale producent podał, że planowana ona jest na pierwszy kwartał 2011 roku. TV Superstar ma być grą skonstruowaną specjalnie pod nowe kontrolery od Sony Move. Ale to nie jest najważniejsze. Przez ostatni czas jesteśmy zasypywani nazwiskami gwiazd, które użyczą głosów polskiej wersji tej gry. Właśnie dołączyło następne. Obok Mateusza Kuśnierewicza, który wcieli się w Krystiana Ostrego oraz Saszy Struni w roli Belli, usłyszymy także rapera Tede jako Ostrego Chill D. Każda z tych osób będzie prowadzącym jednego z 5 programów, więc po prostym rachunku okazuje się, że brakuje nam jeszcze 2 nazwisk. Oj, Sony wzięło się poważnie za lokalizację. A wam jak odpowiada ten team w polskiej wersji? Frogstar, dress up and give yourself a makeover. Now you're ready to strut your stuff on the... I na sam koniec tego wydania newsów kilka informacji na temat Batman Arkham City, które ostatnio obiegły sieć. Po pierwsze, akcja gry będzie toczyć się w tytułowym Arkham City, czyli kolonii karnej stworzonej w ogrodzonej części miasta Gotham. Po drugie, Batman będzie mógł w pełni poruszać się po tym niby mieście. Po trzecie, akcja gry będzie toczyć się rok po wydarzeniach z jedynki. Po czwarte, przeciwnicy będą bardziej zróżnicowani i po piąte usłyszymy większość głosów znanych nam z pierwszej części gry.
To już koniec tego wydania newsów. Jak się wam podobało? Czekamy na wasze komentarze, a także podpowiedzi, co moglibyśmy dodać bądź też odjąć. Ja się z wami żegnam, zapraszam na newsy w wykonaniu Softa w poniedziałek i Jokera w środę. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!